prowadzić profesjonalny profil na Facebooku. Zadbać o profilowe zdjęcie, cover, czyli zdjęcie w tle, wypełnienie wszystkich informacji na swoim profilu, uzupełnienie historii oraz dodanie krótkiej notatki, która wyświetla się pod zdjęciem. Pamiętaj o tym, żeby nie dodawać tam żadnych tekstów typu motywator, coach, zarabianie pieniędzy, jakieś emotikony związane z pieniędzmi i różnymi minkami. To nie jest profesjonalne. By twój profil żył, pokaż się jako ekspert, buduj swoją pozycję eksperta, czyli krótkie wpisy, artykuły, dziel się wiedzą związaną z twoją branżą, bo na pewno jeżeli działasz, dajesz usługi czy sprzedajesz jakieś produkty, znasz tą branżę bardzo dobrze i możesz o niej dużo napisać. Nawiązuj nowe kontakty, staraj się pozyskiwać znajomości osób ze świata biznesu, ale również z potencjalnymi klientami z twojej grupy docelowej. Dawaj się do grup facebookowych związanych z twoją branżą. Buduj tam właśnie swoją pozycję eksperta, odpowiadaj na pytania, staraj się udzielać, sam zadawaj pytania. Zawsze możesz dogadać się z administratorem tej grupy, być może będziesz mógł rzucić krótką ofertę związaną z twoim biznesem lub będziesz mógł zrobić jakąś serię wpisów. Wszystko zależy od tego, jak się dogadasz. Pamiętaj o tym, żeby nie spamować, nie wrzucać na przymus ofert, ponieważ to zostanie źle odebrane. Grupy na Facebooku mają dużo użytkowników. Tam mogą być właśnie twoi potencjalni klienci. Przeszukaj całą grupę, zobacz, z kim mógłbyś nawiązać współpracę, napisz prywatną wiadomość, powiedz, że widziałeś tą osobę w grupie, być może moglibyście nawiązać pełną współpracę lub mógłbyś zaproponować jej swoje produkty lub usługi. Koniec, zadbaj o swoje rekomendacje od użytkowników czy od osób, z którymi nawiązałeś już współpracę, poproś ich o to, żeby napisali swoją opinię właśnie na twoim profilu facebookowym. Sam koniec. Pamiętajcie, że organizuję darmowe szkolenie online dla osób, które chcą zacząć sprzedawać w social mediach, pozyskiwać klientów w social mediach. Darmowe szkolenie jest dla osób początkujących i odbędzie się 30 listopada o godzinie 20. Zapisać się możecie za pomocą linku, który jest dostępny w moim bio lub będzie w opisach. Po prostu możecie to skopiować. Trzymajcie się, cześć!